Szczęść Boże! Wół na Polską! Szczęść Boże! Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu głównego organizatora, uczestnika strajków na kopalni Ziemowit, człowieka wielu pomysłów, oddanego Polsce, wielkiego patrioty, Ryszarda Orła! Szanowni Państwo, otwieram Zgromadzenie Wolnych Polaków na Śląsku. Szanowni Państwo, rozpoczniemy nasz protest od odśpiewania hymnu polskiego. Do hymnu! Musimy iść do ludzi, musimy im mówić o całej sytuacji, jaka jest, żeby ludzie zrozumieli,
że Polska jest zagrożona. Ci, którzy nami dzisiaj rządzą, to są ludzie, którzy mają serce dla Polski, ale w klapie jej. W sercu w rzeczywistości nie mają. Mają na klapie tylko przyklejki. To serce jest puste. Puste serca mają. Dlatego... To, co robi Sienkiewicz, to, co robią inni, to jest wszystko nic, co nas może spotkać. Tusk to jest człowiek, który służy nie Polsce, tylko Brukseli, dokładnie Berlinowi. Musimy się gromadzić. Musimy wyjść do ludzi, musimy z nimi rozmawiać. Popatrzcie, ile dzisiaj ludzi z trzeciej drogi, którzy na nią głosowali, mówią, byśmy nie wiedzieli, że to Tusk będzie rządził Polską, że będą nam demoralizować dzieci, młodzież, będą wprowadzać aborcje na rządach. Będą w szkołach robić dziwne rzeczy. Obudzimy się, że stracimy młode pokolenie. Na to nie możemy pozwolić. My musimy działać. My musimy się jednoczyć i działać na wszelką cenę. Państwo, Tuskowi i tej jego bandzie nie zależy na Polsce. W ogóle oni nas sprzedadzą. A my chcemy żyć w normalnym kraju. W kraju, gdzie rządzą Polacy, którym zależy na Polsce, którym zależy na Polakach. I my musimy obalić ten rząd jak najszybciej, żeby on za długo nie trwał. A możemy ją tylko obalić wtedy, kiedy wszystkie środowiska się zjednoczą. Kiedy rolnicy, którzy dzisiaj protestują, zjednoczą się z wszystkimi i powiedzą im nie, bo to jest dyktat Brukseli. Oni już powiedzieli dzisiaj, że w 2040 roku mamy ograniczyć emisję do 90%. Co tu u nas na Śląsku będzie? Zamkną wszystkie kopalnie, zakłady okołogórnicze. Będzie bezrobocie, będzie bieda, bo Niemcy chcą, żeby Polska była słaba, żeby Polska była tylko tanią siłą roboczą i rynkami zbytu. Na to nie ma zgody! Szanowni Państwo, mamy telewizję Republika i to jest nasze szczęście, bo inaczej nie mielibyśmy w ogóle przekazu. Republika! 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 Oni dzisiaj na Odrze chcą budować parki, rezerwaty przyrody, mówiąc, że tak troszczą się o polskie środowisko. Sami swoje rzeki mają rozbudowane, spławne. Tam transport rzeczny jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Kiedy my chcemy zrobić to samo, mówią, że niszczymy środowisko. To kłamcy, którzy chcą tego, żebyśmy byli biednym i uzależnionym od Niemiec narodem. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma 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 zgody.
Proszę Państwa, niemieckie interesy, dzisiaj niemieckie interesy są schowane za pewną kurtyną, która się nazywa Unia Europejska, Bruksela. Tam są realizowane interesy niemieckie, niemieckiego imperializmu. To, bo tak, proszę Państwa, nie tylko zagraża nam imperializm rosyjski, który... I proszę, byśmy to słowo zwyciężymy. Tak zaczęli bardzo ci... Patrioci, patrioci Śląska i Zagłębia. Proszę o zabranie głosu. Proszę o...